No i tak, hejka Siemka, witam wszystkich. Testowaliśmy już kiedyś butelkomat. Teraz sobie potestujemy puszkomat z marketów, tak. Przed czas na sprzedaż puszek. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy co to z tego będzie. Widzę, że automat czynny. I oferuje 15 groszy za puszkę. To jest nieźle. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. I co, próbujemy? Ty, patrzcie. Jedna. Druga. Kurczę, działa ciekawie. Wszystkie puszki ze sprzątania lasu pochodzą. Jak to mi zżyta. Puszek, złoty 50. Dobry wynik. Ja tu mam taką zgniecioną. Czekać to też przeczyta, czy nie? A, takie nie chcę. Muszą być całe. To już wiemy. Ale to tam chrupie. Już trochę puszek zostało. Dziewięć będzie tak. No i co? 40 puszka. 6 zł za 40 puszek. Dobra, wypłać. Tak. Znana aplikacja. Ebony ważne włącznie w dniu. Aha, czyli idziemy zaraz na sklep. No nie sprzedaje się za to alkoholu, papierosów. Dobra, fajnie. Jestem zadowolony. Co, ja mam jeszcze kilka takich tych małych puszek po napojach. Też to zaraz przetestujemy. Także trzeba wykorzystać szansę, że tu jesteśmy. I co? Flamingowy po napojach. Hmm. 6,90 groszy. Fajno. No i tak, ja już po sprzedaży na pewno już jestem bardzo zadowolony. Bony są ważne tylko w tym sklepie. W dniu wydania, czyli dzisiaj muszę coś wydać, nie wolno żadnego alkoholu, papierosu za to kupować tak zgodnie z tą ulotką. Co do skupu, mała puszka czy duża puszka, tyle samo płaci. Tutaj 15 groszy dostaniemy bona za każdą puszeczkę. No i co? 6 zł, 40 puszek, patrzcie, 40 puszek, 6 zł. Z tego co wiemy, na kilogram trzeba gdzieś 62-63 puszki. No to nawet zaokrąglając, że 60 puszek trzeba na kilogram,
czyli za kilogram puszek otrzymamy 9 zł, tak. Dobre 9 zł za kilogram puszek, mówiąc krótko, z piwa, tych dużych. No w dniu obecnym na Metalu jest po 4,20, no to cena bardzo dobra, 9 zł za kilogram. Także no opłaca się, no urok taki, no, że te puszki trzeba mieć całe, tak? Zajmą dużo miejsca. No ale cena jest dobra, no nie ma co gadać. Także ja z tego wyniku jestem bardzo zadowolony. Co? Idę na sklep, coś sobie za to kupię. 6,90 do wydania za śmieci z lasu, bo tak jak mówiłem tam przy tym puszkomacie, te wszystkie puszki pochodzą ze sprzątania lasu. Dobrze, idziemy do sklepu, jeszcze się Wam pochwalę, co kupiłem, co nabyłem za te bony. No i tak, ja już po zakupach. Oczywiście mój ulubiony przysmak ostatnio Flaminga, gejfruty. Kilo 200 gejfrutów za 9,26, no tam dopłaciłem niecałe 3 zł. I co? Za właśnie niecałe 3 zł ponad kilogram gejfrutów, a więc dobra cena, opłaciło się. Ja jestem zadowolony. Co do tego, no to jeszcze można przetestować te butelki plastikowe. No może jak no zbieram zaś, no to podjadę z buteleczkami. Tu też oczywiście przy tym puszkomacie spory ruch, bo tam jak szłem do sklepu, to już jedna pani też już coś tam wrzucała, puszki też kupowała zakupów. Zakupy teraz dwóch panów przyszło z takimi worami z butelkami. No i co, no i też już musiała tam opróżniać obsługa, a więc świadczy to o tym, że no ma to wzięcie taki automat, no nie ma dziwoty, także ludzie korzystają, sprzątają, no jest dobrze. Dobrze, standardowo, jak się podobało, oczywiście zachęcam do łapkowania. Pozdrawiam serdecznie i wypatrujcie kolejnych odcinków. Hejka siemka, do zaś!